Polish Fest TV. Wspiera nas Spiroshop.pl oraz marki Octagon i Ofensywa. Dzisiejszej nocy informowaliśmy na łamach naszego kanału o wieczornej wizycie fanów Śląska Wrocław pod stadionem Widzewa. Na stronie stadionowi oprawcy.net pojawiła się relacja gości. Posłuchajcie. Relacja Śląska Wrocław. Dzień po stracie flagi dzwonimy do DHW, że się zbieramy we Wrocławiu i że za 3 godziny będziemy na rogatkach Łodzi. Dostają propozycję walki banda na bandę w lesie i że w razie potrzeby jesteśmy w stanie poczekać dłużej, aż się zbiorą. Również dostali nasze słowo honoru, że jesteśmy sami bez zgód. DHW odmawia walki. W wyniku odmowy zostają poinformowani, że wcielamy plan B i że wjeżdżamy im pod stadion. Widzew odpowiada, no to zapraszamy. Po około 3 godzinach od telefonu wita nas pusty stadion i zero komitetu powitalnego. Dojeżdżamy 240 km bez balastu. Psy pojawiają się po 5 minutach, odkąd wysiedliśmy pod stadionem. Widzew tego dnia stać tylko na wysłanie obcinek na wiadukt i liczenie nas. Nas około 180 osób. Śląsk Wrocław Hooligans. Z niecierpliwością czekamy na odpowiedź Widzewa, o ile taka w ogóle się pojawi. Jeśli chcecie, abyśmy dalej informowali Was za pośrednictwem naszego kanału o tej sytuacji, to zostawcie łapkę w górze. Trzymajcie się i do następnego. Subskrybuj największy kanał kibicowski w Polsce oraz dołącz do grona wspierających. Zapraszamy na zakupy w Spiroshop.pl z kodem POLISHFANSTV 5% rabatu.